A więc co zrobić, żeby więcej zarobić? Chyba każdy z nas zadaje sobie to pytanie, więc o tym dzisiaj na kanale Biznesmania. A więc co zrobić, żeby więcej zarobić i więcej zarabiać? Chyba każdy, no może jeśli nie każdy, to większość osób zadaje sobie takie pytanie. Ja też sobie wiecznie zadaję i zadawałem, ponieważ no, większe zarobki to lepszy styl życia. Jesteśmy, wy, ja w stanie zabezpieczyć ten styl życia i przyszłość swojej rodzinie, swoim najbliższym, tym, na którym nam najbardziej zależy. No i po prostu żyć na własnych zasadach, na takim poziomie, jakim chce się żyć. Więc co trzeba zrobić, żeby więcej zarobić i regularnie więcej zarabiać? O tym właśnie dzisiaj na kanale Biznesmania. Ale zanim przejdę do tego tematu, który na pewno większość Was interesuje, to mam dla Was pytanie. Pytanie, które zadam. Odpowiedź na to pytanie należy pisać w komentarzu. Przetestuj siebie i zobaczymy, czy zgadniesz. Na samym końcu tego nagrania odpowiem na to pytanie. A więc pytanie brzmi: ile zarabiał miesięcznie Warren Buffett w swojej pierwszej pracy roznosiciela gazet? Czy było to A. $50 miesięcznie, B. $100, C. $150, czy może D. $175 miesięcznie? Napisz w komentarzu, sprawdź, czy zgadniesz poprawnie, a ja na samym końcu tego nagrania odpowiem na to pytanie. A więc, moi drodzy, co trzeba zrobić, żeby więcej zarobić? I podzielimy sobie to na dwa jakby procesy. I nieważne, czy pracujesz teraz na etacie, czy jesteś samozatrudniony, czy prowadzisz lub chcesz prowadzić biznes, to są zasady, które działają w każdych okolicznościach. Będą działać dla każdej osoby czy firmy. Jeżeli jesteś osobą, która ma własną firmę, to też te zasady będą działać. Jeżeli to jest większa firma, też one działają. Pewnie już, jeżeli zarządzasz większą firmą i zbudowałeś firmę, to pewnie już stosujesz te zasady od jakiegoś czasu. Możliwe, że część z tych zasad stosujesz. No i teraz będziesz analizował, co jeszcze możesz wdrożyć. Oczywiście są to informacje z mojego własnego doświadczenia. Coś, co ja wdrożyłem jakiś czas temu, co obserwowałem u innych. No i mogę teraz tym samym się dzielić z Wami na tym kanale. A więc podzieliłem sobie na dwa procesy. Proces organiczny i poprzez rozwój. To są moje terminy, które sobie przygotowałem akurat do tego nagrania. I co mam na myśli poprzez proces organiczny? I tutaj sobie napisałem na samym dole, oby do emerytury. Czyli jeżeli masz jakąś pracę, możliwe, że zacząłeś pracować na jakiejś pozycji, na jakimś stanowisku w danej firmie i teraz nie chcesz zmieniać, nie chcesz się rozwijać, chcesz po prostu być na tym stanowisku, jest Ci na tym stanowisku dobrze. I teraz jak będziesz więcej zarabiał? No z reguły ten proces organiczny wygląda tak, że jesteś na danym stanowisku, Twoja firma czasami wysyła Cię na jakieś szkolenia, abyś podniósł swoje kompetencje, możliwe, że są nowe procesy, procedury w firmie, z czego firma też Cię musi przeszkolić, więc jesteś na tym stanowisku, nie masz chęci rozwoju, czujesz się tam komfortowo, zarabiasz no tyle, ile zarabiasz. Może chciałbyś więcej zarabiać, ale tak naprawdę nie chcesz robić czegoś innego, ponieważ jest Ci dobrze tam, gdzie jesteś. Może chciałbyś więcej zarabiać, ale nie chcesz się zmusić do robienia czegoś innego, albo wymagać od siebie trochę więcej, albo ogólnie nie chcesz zmian. Większość ludzi boi się zmian, więc nie chcesz zmiany w swoim życiu, więc jesteś tam, gdzie jesteś. Ale teraz jak możesz więcej zarabiać? No, nazwałem sobie to proces organiczny, czyli co roku pewnie Twój pracodawca będzie z tą siadał i będzie oferował Ci jakąś tam podwyżkę lub raz na 2 lata, lub raz na 3 lata, w jakimś tam tempie. Te podwyżki pewnie będą zauważalne. No i ten wzrost tego wynagrodzenia będzie dosyć wolny. Czy on będzie regularny i stały, też nie wiadomo, w zależności jak to jest firma. Niektóre duże korporacje mają ustalone odgórnie podwyżki na danych stanowiskach. Czasami jest to 5%, czasami jest to 8%, czasami jest to 7%, 5%, 3%. Jakieś są ustalone już odgórne zasady. No czasami pracodawca analizuje dany rok i podejmuje decyzję odnośnie ewentualnych podwyżek. Czasami rząd z góry narzuci podniesienie wynagrodzeń, możliwe, że i minimalnych wynagrodzeń, więc pracodawca i dana firma musi się do tego dostosować. Więc będzie to jakiś wzrost, ale będzie to wzrost dosyć niewielki. No i tutaj
będzie to ten sam podobny wzrost przez ileś tam lat, naście lat, 10 lat, aż do momentu, kiedy przejdziesz na emeryturę w wieku 65 lat, no i będziesz tak naprawdę później w takim etapie może przetrwania, jak wiemy, jakie te nasze emerytury, no nie nasze, ale ogólnie emerytury wyglądają, nie są wysokie, no i osoby, które są na zasiłku emerytalnym tak naprawdę, no bardzo często ledwo wiążą koniec z końcem. No i jeżeli nie chcesz być na takim poziomie, nie chcesz iść w tym kierunku i być w tym procesie organicznym, czyli masz pracę na danym stanowisku, nie będziesz się rozwijał, może nie chcesz się rozwijać, może po prostu nie masz takiej chęci, ochoty, czujesz się komfortowo w tej pracy, ale chcesz więcej zarabiać, no to te Twoje zarobki będą takie, jak tutaj opisałem. Natomiast jeżeli omówimy sobie teraz proces poprzez rozwój, czyli co będziesz robił w kierunku rozwojowym, aby więcej zarabiać, co możesz zrobić, jak to będzie wyglądało. I większość z Was, mam nadzieję, że wszyscy będą szli w tym kierunku, w kierunku rozwoju, czyli nie bardzo Was interesuje ten proces organiczny, że no, będziesz zarabiał może kilka procent więcej z roku na rok, aż do emerytury, a później będziesz w fazie przetrwania. Z miesiąca na miesiąc, czy mi wystarczy na rachunki, na przeżycie ogólnie. Nie proponuję tej opcji, tak? Więc jeżeli oglądasz już ten program, ten kanał, ten materiał, to znaczy, że chcesz od życia trochę więcej niż średnia. Nie chcesz być na tym pewnie poziomie, tylko chcesz ogólnie mieć coraz lepszy styl życia, zarabiać coraz więcej. Teraz będziesz się rozwijał, żeby tak się działo. Nieważne, czy jesteś na etacie, samozatrudnieniu, czy prowadzisz własny biznes, te zasady będą tutaj działały. Więc jeżeli na tą chwilę, czy jesteś pracownikiem, tak naprawdę dam Wam przykład trzech moich znajomych, którzy byli na tym samym stanowisku. Kiedy pracowałem kilkanaście lat temu na etacie, mogę teraz powiedzmy wrócić się wstecz i zaobserwować karierę tych trzech osób. Jedna osoba była na tym samym stanowisku, nie chciała się rozwijać, poszła bardziej w ten proces organiczny i nadal jest na tym samym stanowisku, zarabia no, nieco więcej niż wtedy pewnie, ale dalej jest na tym samym stanowisku. Dobry pracownik w firmie zależy na tym, żeby trzymać tego pracownika, ale on nie pokazuje intencji rozwoju, nie chce się ta osoba rozwijać, komfortowo się czuje w tej roli i na tej pozycji, którą była wtedy, jest nadal teraz. Kolejna osoba to była taka, która na tą chwilę była na podobnym poziomie, ale chciała cały czas się rozwijać, chciała być na wyższym stanowisku, regularnie miała spotkania ze swoim przełożonym, omawiali plan progresji, brała na siebie coraz większe wyzwania, coraz trudniejsze procesy, procedury, projekty, no i cały czas piała się wyżej. Musiała nad tym mocno pracować, ale piała się coraz wyżej, aż zeszła na wysokie stanowiska w danej dużej korporacji, dyrektorskie i naprawdę zarabia teraz dużo, dużo, dużo więcej. Niekoniecznie chciała otwierać własny biznes, chciała się piąć coraz wyżej na szczeblu korporacyjnym. No i trzecia osoba, która w którymś momencie ustaliła sobie cel, że chce być przedsiębiorcą, chce otworzyć własny biznes i do tego dążyła, budowała tą karierę, swoją karierę przez jakiś czas, a później przeszła na swoje, otworzyła biznes w całkowicie innej branży niż tej, której wcześniej pracowała, ale no, po tych kilkunastu latach doświadczenia udało jej się otworzyć biznes i biznes tak naprawdę osiąga sukcesy. Ta osoba osiąga sukcesy i biznes osiąga sukcesy, zarabia coraz więcej. Tutaj otworzyła sobie furtkę na to, żeby móc skalować biznes i później wdrażać wszystkie zasady skalowania biznesu i zarabiania coraz więcej. Więc to jest taki przykład tych trzech osób, które zaczynały na podobnym poziomie, a teraz są tak naprawdę każda jest w innym miejscu w swojej karierze. Więc jeżeli chcesz zarabiać coraz więcej, nieważne czy jesteś na etacie, samozatrudniony, czy prowadzisz biznes, musisz się rozwijać. Cały świat się rozwija i nie możesz stanąć w miejscu. Musisz cały czas być lepszy w tym, co robisz. Jeżeli jesteś pracownikiem na etacie, chcesz się rozwijać, to musisz nad tym pracować. I nie wystarczy tylko tyle, że firma wyśle Cię na szkolenie, czy że firma chce, abyś podniósł swoje kompetencje, ponieważ no, mamy nowy świat, mamy nowe narzędzia, digitalizacja, internet, media społecznościowe, no wiele, wiele nowoczesnych, innowacyjnych procesów, których jest mnóstwo i one są coraz nowocześniejsze, coraz skuteczniejsze i trzeba być cały czas na topie, więc pewnie firmie będzie zależało, żebyś Ty też
podnosił swoje kompetencje. Ale to nie wystarczy. Jeżeli ty chcesz się rozwijać, ty chcesz się piąć coraz wyżej, przejmować inne wyższe stanowiska w danej firmie, to musisz poświęcić trochę własnego czasu na samorozwój. Musi tobie na tym zależy, ponieważ jeżeli tylko i wyłącznie będziesz bazował na tym, co firma ci zaoferuje, no to firma zainwestuje w ciebie lub też nie. Jedna zainwestuje, druga nie. Jednej wystarczą tylko twoje kompetencje, ponieważ potrzebują ludzi na tym stanowisku przez cały okres prowadzenia tej firmy na dobrą sprawę. Więc będziesz na tym stanowisku i będziesz się może rozwijał organicznie. Czyli będziesz może coraz lepszy w tej roli, ale będzie to samo stanowisko. Nie będziesz na siebie brał, nie wiem, mega dużych wyzwań, dużo większych projektów. Nie chcesz, twój przełożony o tym wie, firma o tym wie, dla wszystkich jest to akceptowalne, nie ma z tym problemu, ale nie oczekuj też mega dużego rozwoju i wyższych zarobków regularnie, ponieważ tu akurat to nie działa, więc musisz się rozwijać i musisz wnosić większą wartość. Jeżeli ty wnosisz większą wartość dla firmy, dla danego przedsiębiorstwa, czy dla swojego biznesu, nieważne, czy to jest samozatrudnienie, czyli czy, nie wiem, świadczysz usługi, sprzedajesz, cały czas się rozwijasz i wnosisz większą wartość dla klienta, czy dla pracodawcy. Jesteś większą wartością, ponieważ stale się rozwijasz, stale wymyślasz nowe pomysły, które mogą podnieść działania danej firmy. Możliwe, że to są lepsze działania marketingowe, możliwe, że firma lepsze procesy sprzedażowe, możliwe, że lepsze kampanie ogólnie marketingowe i firma lepiej prosperuje przez to, co ty robisz dla tej firmy. A robisz to coraz lepiej, ponieważ cały czas się rozwijasz, więc spędzasz trochę własnego czasu codziennie na to, żeby być lepszy w tym, co robisz. Z książki Brian Tracy, jednej z jego książek, jest ich kilkadziesiąt, uwielbiam Brian Tracy, jego książki, można wyczytać, że jeśli spędzasz godzinę dziennie nad czytaniem lub słuchaniem audiobooków, ja tak naprawdę preferuję słuchanie, jeżeli preferujesz czytanie, świetnie, ale czytasz lub słuchasz książek o danej tematyce, danej dziedzinie, czym się tak naprawdę teraz zajmujesz i w tym, w czym chcesz być coraz lepszy, godzinę dziennie, codziennie przez 2 lata, to stajesz się jednym z najlepszych ekspertów w swoim otoczeniu, spośród ludzi, z którymi regularnie przebywasz. Masz do czynienia z ludźmi, którzy może robią to samo co ty, ale przez to, że ty poświęcasz na to godzinę dziennie, uwierzcie, tylko godzina dziennie spowoduje to, że jesteś jednym z najlepszych ekspertów. Ludzie cię spostrzegają jako eksperta, on robi coś inaczej, naprawdę się świetnie rozwija. Teraz ma większą wiedzę, lepsze informacje, nawet doszkala innych. Jeżeli ktoś chce się o czymś dowiedzieć w danej dziedzinie, to przychodzi do ciebie, więc jesteś jednym z najlepszych ekspertów. A jeśli zrobisz to przez 5 lat, czyli godzina dziennie, 7 godzin tygodniowo przez 5 lat, to jesteś jednym z najlepszych ekspertów z tej dziedziny w kraju, w całym kraju. Przez 5 lat, więc jeżeli poświęcisz tylko godzinę dziennie przez 5 lat, cały czas będziesz się chciał edukować, wiedzieć więcej, będziesz stosował te informacje, tą wiedzę w praktyce. Jeżeli jesteś pracownikiem, pracujesz dla danego przedsiębiorcy, mniejszej, większej firmy, korporacji dużej, to jeżeli będziesz cały czas poświęcał przynajmniej godzinę dziennie po pracy, poświęcał własny czas, to jest własny czas, który ty zainwestujesz, będziesz to robił regularnie, to będziesz jednym z najlepszych ekspertów i wtedy raz, że się rozwijasz, czyli stale się rozwijasz, wnosisz coraz większą wartość i chcesz piąć się coraz wyżej, co będzie się wiązało z lepszymi warunkami, ponieważ ty będziesz stale o tym rozmawiał z swoim przełożonym. Regularnie, czy to jest szef, prezes, menadżer, do kogokolwiek raportujesz, będziesz regularnie spotykał się z nim, będziesz omawiał twoje kompetencje, omawiał twoje pomysły, będziesz coraz większą wartością i będziesz również omawiał twoje warunki. Jeżeli chcesz więcej zarabiać, no to musisz też o tym rozmawiać. Co musisz zrobić, żeby być wyżej, żeby być na wyższym poziomie, na wyższym stanowisku? Jaka będzie dla ciebie ścieżka rozwoju? Tobie zależy na tym, żeby regularnie rozmawiać o tym z twoim przełożonym. Powinieneś, to jest część tego procesu, tak? Wiedzą o tym, że musisz też o to zawalczyć, musisz pokazać, że chcesz się rozwijać, że chcesz być na wyższym stanowisku, że się rozwijasz, że wnosisz większą wartość i stale nad tym pracujesz, poświęcasz regularnie na to czas. Raz, że firma cię będzie doszkalać, a dwa, że ty poświęcasz na to swój własny czas. I do kiedy to robisz? Na stałe.
Tutaj nie ma czasu, terminu, do kiedy będziesz się rozwijał i do kiedy będziesz wnosił coraz większą wartość. Ponieważ cały świat się rozwija i te firmy, które stoją w miejscu, w którymś momencie zapomną o tym rozwoju, to stoją w miejscu i się cofają. Tak samo jak i osoba, która stoi w miejscu, jest na danym stanowisku, nie rozwija się, nie chce się rozwijać, jej dobrze jest w tym, co robi w tym momencie, w tej firmie, na tym stanowisku, możliwe, że realia się zmienią, biznes się zmieni, rynek się zmieni, możliwe, że to stanowisko już w ogóle nie jest wymagane w danej firmie. Teraz ta osoba po prostu nie wie tak naprawdę, do jakiej pracy powinna iść, nie ma żadnych innych kompetencji, nic innego ją nie interesowało, nie rozwijała się stale, wydawało się, że jest to praca, stanowisko pracy, które przetrwa wiecznie i będzie na tym stanowisku do emerytury. Tak się nie stało. Tak się nie stało. Świat się zmienia, więc cały czas trzeba się rozwijać. Budować swoje kompetencje, piąć się coraz wyżej, co będzie wymagało, moi drodzy, czasu, zaangażowania, energii, chęci tak naprawdę i poświęcenia się tak naprawdę w danej dziedzinie. W tym, że chce się rozwijać, spędzać na to trochę czasu. Trzeba zrezygnować z niektórych przyjemności w życiu. Wiecie, zrezygnowałem z wielu przyjemności na poczet innych, ważniejszych dla mnie. Poprzestawiałem priorytety i wiedziałem, że jeżeli chcę być lepszy w tym, co robię, najpierw pracy na etacie, od podstawowego stanowiska coraz wyżej, wiedziałem, że muszę rozwijać się, spędzać na to czas, trochę mojego własnego czasu, regularnie uczyć się od lepszych, ale również wnosić coraz większą wartość do firmy, dla której pracuję i rozmawiać z moim menadżerem. Co jeszcze mogę zrobić, aby menadżerem, dyrektorem, przełożonym, szefem, właścicielem, co możemy jeszcze zrobić, abym ja wnosił tutaj większą wartość, abym mógł się dalej rozwijać. Zawsze chciałem mieć ten kolejny etap w mojej karierze. Chciałem to widzieć. Miałem cel, żeby do tego dążyć, więc robisz to w nieskończoność. Nie ma na to daty, terminu. Jeżeli już wejdziesz w nawyk tego, żeby stać, że chcesz się stać się coraz lepszy w tym, co robisz, cały czas nad tym pracujesz, spędzasz godzinę czasu, to też jest nawyk, który musicie sobie wyrobić, który ja sobie wyrobiłem. To około godziny, od godziny do półtora tak naprawdę dziennie na to, żeby być lepszy, cały czas lepszy w tym, co robię. Lepszym przedsiębiorcą, szkolenia czy książki z zarządzania ludźmi, współpracy, komunikacji, przemówień publicznych, robienia prezentacji, marketingu, sprzedaży. Cały czas chcesz być lepszy. Jeżeli to Ci pomaga w tym, żeby być lepszy w tym, co robisz, to stale nad tym pracujesz. Więc robisz to w nieskończoność. Tyle na dzisiaj odnośnie zarabiania więcej. Mam nadzieję, że materiał jest pomocny. Jeżeli jeszcze nie udało Ci się subskrybować tego kanału, kliknij na subscribe przycisk i dzwoneczek, który pomoże Ci otrzymywać powiadomienia o nowych materiałach. Co tydzień wrzucam nowy materiał i będę to robił przez rok czasu. Jesteśmy chyba już na 20 którymś materiale, więc robimy to regularnie, ale jest to jeden z celów. A odpowiedzią na pytanie, ile miesięcznie zarabiał Warren Buffett w swojej pierwszej pracy jako roznosiciel gazet, brzmi... Ciekawe, co odpowiedzieliście, ale jest to odpowiedź D. $175. Jeżeli nie udało Ci się odpowiedzieć, to teraz już wiesz. Moi drodzy, dziękuję za uwagę. No i do następnego. Pozdrawiam.